Właśnie przyjechaliśmy na wycieczkę szkolną, słuchajcie, z całą klasą, dokładnie tak. Będzie to zielona szkoła i spędzimy tutaj, w tym ośrodku za mną najbliższe dni. Tylko trochę tu nudno. Pani nauczycielko, co my tu będziemy robić tyle dni? Przecież tu nudy są. Słuchajcie, dzieci, to będzie nasza zielona szkoła, dlatego weźcie swoje bagaże i proszę wybrać pokój, w którym chcecie mieszkać. Ja pierwszy lecę, pierwszy sobie zarezerwuję. Ja nie mogę, ale słuchajcie, szybki start zaliczyłem. Gdzie tu się wchodzi? A w nocy idziemy do muzeum. Chwila, pani nauczycielko, gdzie tu się wchodzi? Gdzie tu są pokoje? Tu jest stołówka. Dobra, na razie to udało mi się zobaczyć. Ja pierwszy lecę, szybko zarezerwować. Dobra, dzieci, tu są schody. Dzieci, chodźcie wybrać sobie pokoje. Co wy tam dobra, stoicie? Słuchajcie, lecimy. Pierwszy pokój to będzie mój. Ja nie mogę, tu sobie rezerwuję. Szybko swoje bagaże, swój plecaczek. Ej, dobra, jakie wyrko przekozacko. Nieźle. Tylko wiecie co? To jest normalnie, mama mi nawet mówiła, że to jest mega nudne miejsce, że zastanawiała się, co my tu będziemy w ogóle robić. Ja chyba tutaj w ogóle zwijam się stąd i samemu na własną rękę będę tutaj sobie zwiedzał, ale normalnie pokój jest mega przekozacki. Taka wielka łazienka. Tak przekozacko. Dobra, ej, Laki, zarezerwowałaś już sobie pokój. Widzisz, jak ja mam kozacki, stary? Siemanko, G-Play, ty wziąłeś numer jeden, tak? Numero uno, byczku, normalnie. Ty, ale ładny masz widoczek tutaj z okna. Zobacz, normalnie telewizor jest nawet, słuchaj, stoliczek, tutaj bym całą rodziną mógł mieszkać. Ty, nawet. No mega, nawet masz garderobę tutaj, nie no, nie spodziewałem się, stary, że taki super pokój jest wybierzesz. Jest plan, byczku, chodź tutaj, chodź na chwilę. No jaki plan, jaki plan? Ty już coś gadasz szeptem, to znaczy, że jakiś masz tajny plan. Tak, tutaj normalnie wybiłem sobie szybę i zwiewam normalnie pani nauczycielce. Idę się rozejrzeć tutaj po okolicy. Ej, G-Play, nie rób tego, nie idź tam, bo dostaniesz uwagę. Chodź razem normalnie pozwiedzamy tutaj te rejony. Stary, tu musi być naprawdę coś fajnego, ale... Wracaj, bo dostaniesz od pani uwagę i zaraz tu przyjdzie. Ja tutaj się wymykam po cichu, pani nauczycielka się nie skapnie i myślę, że będzie w porządku. Dobra, idziemy się rozejrzeć, słuchajcie, mamy już zaklepane w razie co pokój. Jaka diamentowa kawira, ja nie mogę, jaka prysa. Ej, czemu tu są, słuchajcie, jakieś... Zimno tu jakoś w ogóle jest. Ej, tu jest śnieg, niedawno tu spadł. Jakieś szkieletory. Ej, dobra, jaki fajny skuterek. Karniemy się i pojedziemy sobie troszeczkę tutaj dalej. Pozwiedzamy te, słuchajcie, tereny. Ale tu jest zimno, ja nie wziąłem takich zimnych rzeczy na zimę. Jeszcze się nie przygotowałem. Ej, jakie kolce w ogóle. Co, ukułem się normalnie takim kolcem lodowym. Ej, tu musi coś być. Tu musi coś być przekozackiego. Nawet nie mam pytań co i nie wiem nawet co, ale mam nadzieję, że coś tu odkryjemy. Hej, patrzcie, jaki smok. Jaki smoczek. Ej, on śpi. Ciekawe, co tam chowa. Ej, on tam ma jakąś skrzynię. Może mu coś wyciągniemy z tej skrzyni i zjewamy, słuchajcie. Ej, dobra, jak sobie smacznie śpi. Co, serduszka jakieś. Jaka zbrojka, pogromcy smoków. Ej, dobra, ubieramy. Jak ja w niej będę wyglądał w ogóle? Ej, trochę mi nie do twarzy. Hej, patrzcie, co tutaj się dzieje? O nie, smoczku, ja to tu ciekam. Ej, spokojnie, jestem przyjaźnie nastawiony, nie bój się mnie. Ja nie mogę, co ty jesteś smokiem jakimś lodowym? Co jest grane? Słuchaj, chodź tutaj, nie bój się mnie, coś mi utknęło w zębie, pomożesz mi wyciągnąć? No mogę ci pomóc, słuchaj, a co żeś żar, że ci upadło? Czekaj, mogę tą miksturkę, tą różdżkę? Czekaj, ja ci wyrobię. Tak, pomóż mi wyciągnąć tutaj. Nie rusz się, o, czekaj, coś tam widzę. Wow. Udało się, o, coś mi wypadło, jakaś kość. Kość ci wypadła normalnie, miałeś w zębie kość, co ty żeś jadł, jakiegoś normalnie szkieletora, czy co? Ja cię dziękuję ci bardzo, tak, to szkieletor, dzięki bardzo, bo mi ugrzązło normalnie tutaj, ale super, że mi pomogłeś. Ty, a słuchaj, a bo tak się cieszysz i podziwiasz, że jestem smokiem, a może chcesz, żebyśmy adoptowali cię i ja i do naszej rodziny dołączysz? Że ja z tobą jedna rodzina, do smoczej rodziny, słuchaj, ale ty się, słuchaj, tutaj wierzgasz, niedawno sobie spałeś, bo ja jestem na zielonej szkole w ogóle i tu jest strasznie nudno i nie chce mi się w sumie, słuchaj, tutaj z panią nauczycielką naszą, o! Padłem wychowawczynią spędzać czasu, więc ja bym, słuchaj, ty, to tobą... co ty na to, że będziesz smokiem elektrycznym? Ty, no spoko, jakby była taka opcja. W ogóle co to, słuchaj, za różdżka jakaś jest? Tutaj zabrałem sobie jedną. Co tu mam już takie moce elektryczne? To jest ta właśnie moc od smoka elektrycznego. Gratulacje, już ja to byłeś... nie mogę.
elektryczny będę i co, z czasem zostanę prawdziwym smokiem? Mogę te serduszka? Ja nie mogę jakieś tutaj różdżki. Mogę tej tenki pobrać w ogóle? Tak, tylko z czasem będziesz się zamieniał w smoka. Pamiętaj, weź jeszcze skrzydełka i będziesz powoli smokiem elektrycznym. Ja już się dostaniesz latać do nas, do rodzinki. Dawaj ze mną, normalnie nie mogę, nie wierzę smoczku. Ty mnie adoptowałeś, dołączyłem do rodziny smoka. Będę teraz razem ze smokiem lodowym. Chodź za mną, leć tutaj, umiesz latać? Tak jak ja? Tutaj. Ej, umiem latać, już lecę. Czemu tutaj w ogóle są jakieś szkielety dziwne, co? A, słuchaj, no bo to chodzi o te truposzy. Tutaj ktoś cały czas mi się kręcił, mi przeszkadzał. To się okazało, że je zjadłem po prostu. Żarłeś normalnie, jak tu jakieś promie szkali, czy coś, słuchaj. Ej, nieźle, co robimy w ogóle? Masz jakiś pomysł, jak możemy spędzić czas? Tylko nie zbliżajmy się za bardzo do pani nauczycielki, bo mnie normalnie zamknie tam, wiesz co, w moim pokoiku i nie będzie mi nigdzie pozwalała wychodzić, wiesz? Aha, czyli musimy się trzymać z dala. No to tak, słuchaj. Tak, najlepiej. Możemy na początku, pokaż mi swoją drużynę, gdzie oni są, może coś ich strolujemy, co? Słuchaj, tutaj jest, widzisz, moja klasa. Oni niektórzy tutaj jeszcze, wiesz, nie wzięli w ogóle sobie pokoju, nie wybrali, ale ja w ogóle tutaj wykorzystuję te efekty. Siema, zaraz tu porażę prądem. Tylko tu w każdej chwili pani nauczycielka może przyjść. Wiesz, smoczku, dlatego ja bym stąd zwiewał na to, wiesz, na co, to lećmy może do naszej bazy. Do naszej bazy z powrotem, tam na dół? Dobra, no tak, to ja lecę do bazy, ty później rób co chcesz. Dobra, spoko. Trochę smutna historia, widzowie, bo ten smoczek powiedział mi, że w ogóle gdzieś jego brat zniknął, że on był z bratem i normalnie ja tutaj szukałem tego brata jego, ale nie widać go. I naprawdę to jest bardzo fajny smoczek. Patrzcie, tam jest Laki. Ej, patrzcie na to. Rzucamy w niego, bam i bam. Ja ej, co tutaj się dzieje? Ej, chwila, co to robi? Ja nie mogę. Laki, tutaj jestem. Siemanko, potrafię latać. Halo, Gplay, co ty tam robisz? Słuchaj, dostałeś uwagę od nauczycielki. Co? Uwagę do dziennika? Mama będzie musiała ją podpisać? Tak, słuchaj, jest ważna sprawa. No, nie wierzę. Jaka ważna sprawa, stary? Bo słuchaj, jeśli ty masz takie umiejętności, co to w ogóle za umiejętności są? Stary, masz tutaj normalnie, jak chcesz, to też sobie ubierz takie skrzydełka. Ja dołączyłem... Skąd ty to masz? Słuchaj, zaopiekował mną się smok. I cześć, ja potrafię latać normalnie. Potrafię latać, ty możesz ale za mną super latać. Leć za mną, stary, lecisz? Tutaj, lecę. Chodź na plażę, lecimy. Ja w ogóle mam jeszcze takie niesamowite różdżki, które dają mi moc elektryczności. Gdzie jesteś, Laki? Chodź ci dam. Gplay, tutaj jestem, ale słuchaj, to można tak normalnie na zielonej szkole tak się bawić takimi rzeczami? Wiesz co, kto nam zabroni? Patrz, tam są nuby w ogóle, można ich strolować. Siema, ty, to nuby, dawaj je strolujemy. Ale tutaj będą jaja, słuchajcie. Dobra, musimy przygotować jakiś dobry efekt. I tutaj następne... O nie, to nie jest to... Dobra. Ej, halo, nie troluj nas, bo my cię zaatakujemy. Jak wy normalnie, słuchajcie, nie macie szans, ja tutaj potrafię ej, latać. Ej, zostaw nas, nubków, halo. Patrzcie na to, normalnie, elektryczność. Ej, nubki, braćko, co on sobie robi? Ja tutaj normalnie jestem, mam smocze moce, jestem ze smokiem i tutaj razem zostaw rodziny nas tworzymy. O nie, przeszkadzasz nam w naszym nubskim życiu. Laki, pomyśl mi, pomóg, a nie się tu chowasz, ty cieniaku jeden, też się boisz uwagi pewnie do dziennika. Jest no to... dobra, no dobra, już ci pomaga. Ja nie mogę, jak ja już, słuchaj, praktycznie sam strolowałem. Laki, to słuchajcie, się stykałeś. Szczerze przyznaj się, boisz się, że też dostaniesz uwagę tak jak ja, no czy dobra, o co ci chodzi? No dobra, myślałem, że nauczycielka tutaj mnie zauważy, że włączam się w twoje awantury. Dobra, nie chcesz, słuchaj, ze mną współpracować, to nie, to idź tam do nauczycielki, idźcie sobie tam, nie wiem, zwiedzajcie sobie tutaj jakieś, nie wiem, figurki, czy tam co tam, jakieś rzeźby. Do muzeum za niedługo idziemy, Gplay. A to ja dziękuję, wiesz co, ja idę poszukać tego brata, mojego tak naprawdę taty w tym momencie, z którym będę tworzyć, słuchajcie, rodzinę. Ja, on powiedział w ogóle, słuchajcie, że ja zostanę smokiem w którymś momencie, także w ogóle czekam też na to z niecierpliwością. I słuchajcie, rozejrzymy się. Ej, tu jeszcze są gokarty. Mogę z Lakiem, słuchajcie, urządzić tutaj kozackie zawody na gokarty, ale spróbuję w ogóle sam poćwiczyć, czy to w ogóle jest proste, czy nie. Ej, dobra, jazdunia, ale szybko w ogóle to się rozpędza. Ej, dobra, z Lakiem będę mógł normalnie, słuchajcie, tu konkurować. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł. Okej, dobra, gdzieś tutaj zostawiamy tego kokarta. Zaraz zobaczymy, co tu jest w ogóle grane, widzowie. I tu są jakieś bandziory.
natury. Ej, co wy tutaj narobiliście? Ej, smoczku, ja nie mogę, to ty jesteś bratem normalnie mojego taty, który mi dał teraz super moce i się mną opiekuje. Siemanko, wleciałem Siemanko, do twojej klatki. Ja jestem bratem, tak. Postaraj mi się stąd jakoś uwolnić, znaleźć jakieś stąd wyjście, bo ja muszę stąd wylecieć. Spokojnie, spokojnie, wszystko wiem. Ja nie mogę, więc to oni cię tu uwięzili. Ja wam pokażę. Normalnie ma... wy takiego biednego smoczka tu uwięziliście i co? I myślicie, że wam to ujdzie na sucho? Raczej nie. Ej, oni są mocni, ja nie mogę. Wiesz co, spróbuję jakąś tą kratę, słuchaj, przebić. Da się ratować. Próbuj tutaj jakoś to rozbić. Uważaj tylko na nich, z tyłu są. Da się to jakoś elektrycznością zniszczyć? Próbowałeś różnymi mocami? Da się to jakoś zrobić? Elektrycznością raczej się nie da, bo mi pod spodem magma zawsze mnie tutaj dopada. Musisz znaleźć innego smoka, który ma inne moce. Aha, czyli my nie damy rady tym prądem tego zrobić. Nie wiem, no to słuchaj, z główki jakoś bam, bam, bam. Ła, ale tu nie można za bardzo podchodzić, wiesz co? Ej, zamieniłem się. Ej, patrz, jak jestem podobny do ciebie. Mówię, ty jesteś też elektrycznym smokiem, ale super. Zostałem jednym z was i mam teraz super moce elektryczności, widzowie. Ja nie mogę i strzelam w nich tymi kulami. Tych niedobrych normalnie cwaniaków, którzy więzą smoki. Dobra, ja się idę rozejrzeć i znajdę, słuchaj, sposób, żeby tą kratę zniszczyć. Ej, teraz jasne. Nawet się tu nie zmieszczę, widzowie. Wcześniej się tutaj mieściłem, a teraz będzie ciężko. Ale teraz zostałem oficjalnie, widzowie, smokiem elektryczności. Tak jak mój tata mówił, dostałem super moce elektryczności. Jestem naprawdę przekozackie. Ja tutaj, co to jest? Ej, w ogóle tutaj jakby meteoryt jakiś spadł. Jakiś... ej, chwila, smoczku. A co ty tutaj robisz w ogóle? Właśnie się tu narodziłeś? Hello. Siema. Ej, ja tutaj przyszłam właśnie na ten świat. Co tutaj się dzieje? Jesteś dziewczyną? Bo ja jestem smokiem elektryczności. Jestem Jiple i miło mi ciebie poznać, wiesz? Chodź tutaj. O, hej. Słuchaj, bo wiesz co, brat mojego taty, który teraz mnie adoptował, ma tarapaty, słuchaj, i potrzebuje rozbić kraty. Wiesz, jak zniszczyć takie żelazne kraty? Może jakoś przytopisz je, bo jak ty jesteś smokiem ogniowym, to może potrafisz przytapiać takie rzeczy, co? Jasne, mogę spróbować. Dobra, no to chodź, poleć za mną. I tutaj, słuchaj, widzisz, jest taka wielka klatka. W ogóle jak się nazywasz, koleżanko, co? Ja jestem smok ognia. Aha, smoczyca chyba ognia. Myślałem, smoczyca, że masz jakieś ognia, imię, tak. Imię, ale no dobra, niech ci będzie smoczyca. Widzisz? Tam jest normalnie brat mojego taty, słuchaj. Okej, tutaj... trzeba przetopić tutaj. Tak. Spróbuj jakoś to ogniem zaziać, nie wiem, słuchaj, jakieś wykorzystaj swoje ogniowe moce i spróbuj przetopić to. Ej, jak ci się to udało? Ej. Dobra, dawaj, dawaj normalnie, wychodź teraz, mój przyjacielu. Ja nie mogę, dziękuję, smoczyco. Ej, dobra, to ty możesz wracać do taty, a ja bym się chciał umówić w ogóle z tobą na randkę, smoczyco. Może byś ze mną poleciała, lecimy na przechadzkę. Ale gdzie? No nie wiem, na przykład na plażę się byśmy tutaj, wiesz, przelecieli, tutaj, nie wiem, pozwiedzali. Może jesteś głodna, nie wiem, może coś razem zjemy, nie wiem, co, na co masz ochotę? Ja bardzo chętnie z tobą pójdę gdzieś. A co wy w ogóle jecie? Najbardziej lubicie takie ogniowe smoczki jeść? My najbardziej jedzenie z nederu lubimy. Z nederu? To wiesz co, to ja chyba na będę musiał... Na takie brodawki do miksturek, co się daje. To ja do mikstera bym ci wszystko zmiksował, słuchaj, co najlepsze i ci przygotował ogniowego szejka. Poczekaj tu troszeczkę i słuchaj, wszystko załatwię, także lecę. Widzowie, właśnie byłem na randce, takie przysmaki tej dziewczynie przyniosłem, że była mega zachwycona, mega zadowolona i chyba się w sobie zabujaliśmy. Niedługo ją spytam, czy zostanie moją dziewczyną, tylko muszę spytać tatę o zgodę. Czy tata w ogóle się zgodzi, dlatego wracam teraz do gniazda. A przepraszam, pomóc panu jakoś? Co pan tutaj szuka? Ała! Ej! Coś mnie pan podpaliłeś! Twojego taty już nie ma, słuchaj! Jak to nie ma? Jak on pewnie tu siedzi w gnieździe? Zaraz zobaczymy, czy nie ma. Tato! Nie, twojego taty nie ma! Ej! Rzeczywiście go tu nie ma, słuchaj! A gdzie jest w takim razie, jak go tutaj nie ma, co? Twój tata zabraliśmy, bo... chodzi o to, że uwolniłeś swojego smoka, brata. Tego smoka, no. Dzięki niemu tworzyliśmy prąd i teraz będziesz musiał go zastąpić, wiesz? Ja nie będę zastępował, nie będę wam prądu tworzył, chyba sobie jaj robisz. Ej, zaraz w ciebie rzucę normalnie tym i tym, zaraz dostaniesz cwaniaku. Tak, to poczekaj, chodź tutaj, rzucę ciebie miksturę. Zaraz będziesz skończysz. Tworzył dla nas prąd. Ej, zaraz skończysz jak tutaj. Ała, co jest grane?
dziwna sprawa. Właśnie się w jakiejś klatce obudziłem. Gdzie w ogóle jestem uwięziony? Ha, ha, ha. Ratunkała. I słuchaj, teraz jest taka sprawa, jaka? Że dzięki to ciebie będziesz musiał tu tworzyć prąd. Jaki bo teraz prąd? Cały czas będziesz musiał zastąpić tamtego brata, co go uwolniłeś i masz czas i dawać tutaj cały czas prąd. Tamtą tarczę białą musisz trafiać prądem. A co jak się nie zgodzę, cwaniaku jeden? Nie będę wam prądu tworzył, masz mnie stąd uwolnić, rozumiesz? Musisz to robić, bo inaczej nie masz innego wyjścia, nie masz stąd wyjścia. Bedrock u góry, kratka, niektórej nie da się robić to na dole. To dawaj jedzenie jakieś. Bo głodny jestem, dawaj wyskakuj z jedzenia, a może wtedy coś wam doładuje prądu, bo inaczej nie ma szans. No dobra, to dam ci 16 ciasteczek, trzymaj. O dobra, dzięki, chociaż nie lubię tak bardzo ciastek, to dobra, to trochę wam podładuję, albo ciebie zaraz proszę, doładuję prądem. Proszę ładować nam tutaj prąd. Ale dostaniesz na bańkę, bęk i bęk, prąd. Ja stąd już uciekam, przestań. Zaraz ci załaduję, tamtym masz tam patrz... robić prąd. A, już ci robię prąd, słuchajcie, już mu robię. Co oni myślą, że ja będę tutaj siedział i co im prąd? Będą mnie tak wykorzystywać? Słuchajcie, co to w ogóle ma być? Zostałem zamknięty i tak pewnie skończył ten brat. Kazali mu prąd w ogóle robić. A tu jeszcze w ogóle jest jakaś magma, słuchajcie. I co, oni sobie tutaj po prostu za darmo chcą czerpać energię? Żebym ja tutaj im wytwarzał w jakimś, nie wiem, to jest akumulator. Ej, dobra, pewnie tata zaraz tutaj mnie uwolni. Albo tego cwaniaka, czekajcie, ustrzelę. Ratunku, pomocy, tato! Potrzebuję wsparcia, niech mi ktoś pomoże. Ej, halo, halo. Ej. O, jestem! O, kochana, przyszłaś mnie uwolnić? Pomóż mi swoimi mocami ogniowymi! Weź mnie jakoś tu uwolni! Zniszcz to, słuchaj! Chcę cię uwolnić! Już chwilę, poczekaj! Ja nie mogę! Dziękuję ci! Ja nie mogę! Ej, jesteś normalnie niesamowita, słuchaj! Dziękuję ci bardzo! Ej, słuchaj, a ja cię chciałam uwolnić, bo chciałam się ciebie spytać, czy razem zamieszkamy? Słuchaj... No, z chęcią moglibyśmy zamieszkać, a ja też się chciałem ciebie coś zapytać. Zostałabyś moją dziewczyną? Jest taka szansa? Tak, jak razem zamieszkamy, to będę twoją dziewczyną. Dobra, ale super, słuchaj, ale gdzie my mamy mieszkać, słuchaj, tam w ogniowym tym twoim tym miejscu takim? W ogniowym moim gnieździe, tak. A ja, bo ja nie wiem, czy mi tam nie będzie troszeczkę, wiesz co, za ciepło. Ogólnie tak się trochę obawiam, że może mi tu być za ciepło. Może, ale słuchaj... to sobie magmę usuniesz może, która będzie ci przeszkadzała i tutaj będziesz mógł się normalnie... Dobra, to mówmy się tak, bo w ogóle słuchaj, oni niby te bandziory porwały też mojego taty, ja go muszę odnaleźć i się spytać w ogóle o zgodę, czy ja mogę tu się wyprowadzić do ciebie i z tobą mieszkać, okej? Okay? Dobra? Aha, no dobrze, dobrze. Ja nie mogę, ja chyba mam dziewczynę, słuchajcie, zakochałem się normalnie, zabujałem się jak mało który smoczek. Ej, w ogóle kozacko, jeszcze dostałem tutaj ciasteczka, ale to od tego bandziora. Fu, zatrute ciasteczka jakieś! Fu, słuchajcie, zabierać mi to! Oble! Idziemy, słuchać. Ej, tata? Czyli oni nie uwięzili taty? Tatuś, tatuś! Ja nie mogę, gdzieś o, nie hej, był synku. W ogóle! Już myślałem, że cię uwięzili, nie było cię w gnieździe, a taki bandzior to był i mówili, że cię porwali w ogóle, wiesz, tato? Tak, słuchaj, uciekłem od nich. Uwolnili mnie, nie uwolnili mnie, ale ja uciekłem od nich, udało mi się uciec od nich. Mnie też złapali, też im normalnie, moja dziewczyna, mam nową dziewczynę, słuchaj. Smoczycę, która jest ogniowa. Słuchaj, zapytała się mnie, czy z nią zamieszkam w jej gnieździe, słuchaj, i mógłbym, tato, się jednak wyprowadzić z tego naszego lodowego i zamieszkać z nią, please. Ale wiesz co, to nie będzie bezpieczne. Musisz się trzymać od nich z daleka, od tych rabusiów, co mnie uwolnili i od tej czerwonej też, wiesz? Od smoczycy czerwonej, ale co, ona jest zła? Przecież to ona bardzo miła jest, słuchaj, my się dogadujemy i my w ogóle jesteśmy, wiesz, chłopakiem i dziewczyną normalnie. Aha, jeśli tak, jeśli się dogadujecie, to nie wiem, ale wydaje mi się, że powinieneś odpuścić sobie na razie z nią kontakt i powinieneś pomyśleć. Nie, ja lecę, tato, bo ona na mnie czeka, jestem zajęty, to pa. Ej, a może tata ogólnie po prostu chce, żebym z nim mieszkał i dlatego mnie od tego pomysłu tak odciąga, żebym z tą dziewczyną nie zamieszkał. A wy co normalnie? Co tam ogólnie? Wycieczka szkolna, zielona szkoła się podoba? Podoba się? To macie trochę energii elektrycznej. Dobra, idziemy, słuchajcie, poszukać tej dziewczyny. Halo, dziewczyno, już do ciebie lecę, moja ukochana. Ej, tutaj jej nie ma w gnieździe. Ej, co to jest jej mama? Ej, patrzcie, jaki wielki czerwony smok.
Przepraszam, to pani jest mamą albo, nie wiem, tatą może tej dziewczyny czerwonej, bo ja jestem jej chłopakiem, wie pani? Czy tam pan? O, tak, to ty. Słuchaj, mam do ciebie sprawę, bo nie możesz być z moją córką, wy do siebie kompletnie nie pasujecie. Pasujemy do siebie, my siebie kochamy, a miłość nie zna granic, niech pani mnie od tego nie odciąga. Słuchaj, pani... muszę cię pokonać, wiesz, bo nie. To nie może wypalić. Zostawi mnie pani, co jest grane w ogóle, słuchajcie, ona chce mnie swoim miotaczem ognia. Ja cię nie mogę, jaki miotacz w ogóle mocny ma. Ej, dobra, ja nie mogę, to co, to chce pani się ze mną zmierzyć? A ja nie mogę, jaka ta smocza mama czerwona była złata, tam mnie ostrzygał. Ej, jestem przy ich gnieździe. Ej, słuchajcie, nie wiem co teraz z tą dziewczyną. Ej, dziewczyno, ogólnie twoja mama mnie pokonała i mnie nie lubi. Nie lubi mnie twoja mama i mówi, że nie możemy być razem, że to nie jest dobry pomysł. To chyba z tobą nie zamieszkam jednak, wiesz? Ej, jak to? My musimy razem zamieszkać, słuchaj. No to nie tutaj na pewno. Musielibyśmy stąd razem uciec. Słuchaj, bo i mój tata nie pozwala, żebyśmy byli razem i twoja mama tego nie chce. I ogólnie, słuchaj, to nie jest chyba zbyt dobry pomysł. Może, nie wiem, gdzieś na plaży byśmy razem zamieszkali. Nie mam pojęcia, co myślisz? Może tutaj gdzieś sobie wykopiemy jakąś jamę smoczą. Co ty na to? Jasne, to by był dobry pomysł gdzieś tutaj. Dobra, no to nie wiem, słuchaj. Może na przykład pod mostem, chociaż tutaj pod mostem najlepiej, żeby deszcz na nas nie padał. Dobra, tutaj. To co, to wykopujemy tutaj jakąś dziurę, czy co robimy? Ej, patrz! Tutaj, chwila, kto to mój jest? Mój tata w ogóle tutaj pływa. Kąpie się mój tata. Ej, tam jest jeszcze jakiś inny smok, jakiś czarny w ogóle. Ej, jakie to są duże smoki, co one robią? One niszczą most. Nie wiem, to tata chyba się wkurzył i nie chce, żebyśmy my byli razem. Tutaj też chyba nie zamieszkamy. Widzowie, w ogóle dziwna sytuacja. Ale normalnie mój tata bije się z tą smoczycą, patrzcie, ona tutaj lata. Ej, widzisz? Nie, co? Co moja mamusia robi? Ja nie mogę, tu jest naprawdę sytuacja się wymknęła spod kontroli. Patrzcie, jak się ganiają. Ej, wiesz co? Mamusia, zostaw tatusia. Ja pomogę mojemu tacie, słuchaj, chyba, wiesz? Nie, ja lecę. Nie pomagaj, zostaw. Ja na twoją mamę lecę, pomogę. Tato, ej, pomogę ci. Ej, no coś ty. Tak, ja, słuchaj, muszę pomóc, bo tak naprawdę tata mi dał moce i tak naprawdę... Ej, zamroziłam mamusia, go teraz, tato. Co musimy atakować tego chyba małego? Zamrożona normalnie jest twoja mama, zamroziłem ją. Dobra, ej, i teraz... nie możesz tak działać. Teraz prądem dostała prądem. Dawaj, o tato. O nie, to góry gdzieś poleciło. Ja nie mogę, ale się wkurzyła twoja mama. Mamusia, mamusia się zdenerwowała. Ciapnęła mnie i mnie goni. Mamusiu, tato, bierz go.